Dzisiaj odcinek, którego jeszcze nie nagrywaliśmy. Witamy Was ponownie w studiu polowym, na warsztacie. Chodźcie, popatrzcie, gdzie my tu będziemy. Mimo, że jesteśmy w Stalowej Woli, na południu kraju jest riksza. A w rikszy jest Tomasz. Był kiedyś odcinek Stalowa Wola na Simpsonie. Brawciu Biękowski jeździ na hulajce, a my dzisiaj będziemy jeździć rikszą. Dawaj! Jedziemy. Ognia! Ogień na tłoki. A, to myślę, że tam pojedziemy. No dobra. Gdzie? To, a, dobra, no podjedziemy na Okulickiego, nie? No i dobra, moi drodzy, no to witamy Was jeszcze raz, tak jak powiedziałem wcześniej. Jedziemy tutaj sobie sympatycznie z Tomaszem. No i co? I będziemy powolutku sobie się rozglądać, podziwiać nasze piękne miasto z perspektywy rikszy. I troszeczkę sobie porozmawiamy z Tomaszem. O, uwaga, krawężnik. No. Tomasz, w ogóle... Jak to się mówi? Riksza czy ryksza? Riksza. Riksza przez i, żadne y. To jest bzdura. Nie wierzcie w to po prostu. Riksza. No właśnie, tam wiesz, obserwowałem twój kanał, ten profil na Facebooku i tam właśnie ludzie pisali przez y i tak się zastanawiałem, wiesz, czy to jest... Znam delikwenta, który to napisał. Nie, no bardzo się pomyli. To jest riksza. dobra, powiedz mi... No skąd pomysł, żeby, wiesz, żeby... takie coś cudo zmontować i w Stalowej Woli jeździć. Znaczy, no jeśli mamy dużo czasu, to mogę się troszkę rozwinąć. No pewnie. Pomysł narodził się ze 3 lata temu. No, ze 3 lata temu. Pomyślałem sobie, że po prostu, no brzydko, ale jednak to jest prawda. W Stalowej Woli mamy coraz więcej starszych osób. Między innymi do nich dołączyły osoby z mojej rodziny. Więc postanowiłem, że warto by było pomóc. Dojechać tam, gdzie nie dojdzie taksówka, standardowy pojazd, czy żeby nie musiały czekać na autobusy komunikacji miejskiej. Postanowiłem, że sobie pomyślę, czy by nie było to warto założyć. No i to zrobiłem, tak? Jeszcze rok był wymyślania co i jak, no i rok temu ruszyłem. No to był główne zarzewie rikszy, żeby pomóc ludziom, a przy okazji dzięki temu moje dzieci się fajnie poruszają po mieście i żona. Przeważnie Cię widziałem właśnie z dziećmi, nie? Tak, bo wożę dzieci, nie tylko swoje, wbrew temu, co niektórzy myślą. Ale wożę często swoje dzieci, bo powiem Ci szczerze... Dzień dobry. Riksza jest świetnym lekarstwem na dzieci. Aha. Najbardziej niegrzeczne dzieci sadzasz, są zachwycone, siedzą, nie odzywają się i po prostu podziwiają, ja mam święty spokój, udaję, że chudne. A one po prostu jadą, bardzo dobrze się bawiąc. No słuchaj, no wiesz, pomysł zrealizowałeś, ale to do tego trzeba mieć jakąś kondycję przecież, nie? Przecież to dźwigasz swoje ciało, no wiesz, stelaż i no i ludzi, którzy tutaj są. To jest jakieś rozłożone inaczej ten środek ciężkości? Jak to wygląda? Tak, przede wszystkim, przepraszam, przy rikszy najbardziej męczą się wbrew pozorom ręce. Dlatego, że cały ciężar przedniego wózka, tego pasażerskiego, muszę przesuwać przy każdym najmniejszym skręcie, przy wszystkim. Nogi tutaj mają tyle do powiedzenia, że po prostu no, napędzają to, ale całą robotę wykonują ręce. I to jest takie no, czasami męczące. To zależy od ciężaru z przodu. Ale tak to nie jest to jakaś bardzo ciężka sprawa. Czy po 3 miesiącach już się na tyle przyzwyczaiłem, że nawet mi nie przeszkadzało. Nawet największy ciężar mi nie przeszkadza. Wiesz co, do tego ciężaru zaraz wrócimy, ale właśnie zjechaliśmy przed chwilą z chodnika. No właśnie, jak to jest, bo Stalowa Wola nie jest jakoś przygotowana pod takie środki transportu i wiesz, no jest równy, znaczy niski krawężnik, za chwilę będzie duży krawężnik, to sobie wybierasz trasy, jakimi jeździsz. Tak, jak... to znaczy się, tamten rok poświęciłem na to, żeby bardziej poznać właśnie taki rozkład, gdzie mogę sobie wjechać, a gdzie nie. Najlepsze jest to, że najpierw długo pojeździłem, a później według prawa się okazało, że mam pełne prawo korzystać z ulic. Nie muszę zjeżdżać na ścieżki rowerowe, ale to był też między innymi właśnie to, jak jest ułożona Stalowa Wola, też było pomysłem na rikszę, bo jest płaska i z perspektywy czy rowerzysty, czy teraz rikszarza, jest bardzo fajne miasto, bo mówisz, że są progi i tak dalej, bardzo ich jest niewiele. Znaczy, wiesz, to się wszystko zmienia, wiadomo, infrastruktura rowerowa, miejska się zmienia i oczywiście te chodniki się tworzą, ale no, wiem, że wiesz, w tych niezmodernizowanych... Siema Gitu!
niezmodernizowanych częściach miasta, no to wiesz, to są te duże krawężniki, no. No, to znaczy tam jest trochę ciężej, ale wiesz co, tu ma duże znaczenie przełożenia, jakie mam. Nawet wiesz, przy największym krawężniku, oczywiście wjechać może nie wjadę, ale wprowadzę. To się zdarzyło do tej pory chyba ze dwa razy. A już z każdego mogę zjechać. To nie ma jakiegoś znaczenia dużego. Jak już się nauczyłem, gdzie mogę wjeżdżać, gdzie nie, gdzie się zmieszczę, gdzie wjadę, to już teraz naprawdę większego znaczenia to nie ma. Ale te, nie masz nieraz problemu właśnie teraz, jak mijaliśmy tutaj rowerzystę, że rowerzysta głupie, bo nie wie, którą stroną cię wyprzedzić, czy cię zmieścicie się? Jest, ale powiem, znaczy wiesz, ja zazwyczaj zdecydowanie jadę. Albo w tą, ja się tam nie zastanawiam, tylko po prostu nie daję wyboru, więc skraca to jakoś tam. To można się trochę cieszyć, że Stalowola nie jest na przykład jak Przemyśl, że na wzgórzach, nie? Znaczy wtedy nie byłoby rikszy. Nie byłoby rikszy, albo... Nie, bo bym, wiesz, to zarówno wiek, jak i dyspozycja taka fizyczna nie pozwoliłaby mi na to po prostu. Bo tu też miałem propozycję, żeby założyć sobie silnik elektryczny, nad czym myślałem na początku, ale to by mnie rozleniwiło. No słuchajcie, moi drodzy, ja ważę 97 kilo. I co, i to jest tak w porządku? Wieś takie cielsko jak ja? Cielsko. Dobra, miałem nie mówić, ale powiem. Nie powiem kto, ale wiozłem tu już i 300 kg. 300? Tak, i no wiozłem 300 kg i szczerze powiedziawszy, trochę płakałem. 300 kilo! 300 kilo! Znaczy mówimy o ludziach, nie? Bo no to no oczywiście. Tam, tak, bo to wtedy znam wagę mniej więcej, bo jeśli się przyznają. Ale nie ma z tym problemu. No, dużo większy problem jest już, jak miałbym z takim ciężarem podjechać pod górkę, na przykład właśnie Rozwadowską. No to wtedy organizm zdecydowanie mój mnie nienawidzi. No dobrze, no ale jednak wozisz takich ludzi i z tego co wiem, to pod tą górkę wjechałeś, tak? No tak, trzy razy dokładnie. Trzy razy? Trzy. Tak, z żywym inwentarzem. Tak. Trzy razy, znaczy no nie, no da się, oczywiście wysiłek jest, no też się nie oszukujmy, tutaj tylko praca mięśni jest, więc no dziwne, żeby nie było tego. No dobra, to jest, wiesz, to najniższa przerzutka i po prostu jak po piachu darujesz do góry? Tak, mniej więcej tak to wygląda, trochę trwa, trzeba się wtedy przyzwyczaić nieco do mojego sapania, ale nie jest źle. Ale to też, no wiesz, te kilka minut to każdy wytrzyma, nie? No wiesz, kilka minut, wiesz, ja... Tutaj z naszym Marcinem jeździliśmy czasami rowerem i gdzieś pod Sandomierzem górka, nie górka, to ja już po prostu, ja sam jadąc rowerem już nie miałem sił, a tutaj jeszcze dodatkowy tonaż, no to no szacun. No. No dziękuję, ale to mówię, to jest tu też troszeczkę inaczej, jest ciężar rozłożony, nie? No teraz jedziemy pod górkę, wiesz, normalnie to się praktycznie tego nie czuję, ale no ja z tej perspektywy widzę, że jedziemy pod górkę lekko już, tak? Bo jesteśmy na górce Rozwadowskiej. No, a miałeś kiedyś problem ruszyć? Nie. Jak to jest? No bo wiesz, no daj mi na to, że masz tutaj z przodu, tak jak mnie i Marcina, to by było takie 170 kilo. No i no wiesz, no to tu nie masz rozruchu jakiegoś, nie? Startujesz od zera. No teraz muszę odsapnąć sekundę. No. No tak, ale wiesz, najlepsze jest to, że im większy jest ciężar, tym lepiej jest ruszyć. Ciężej utrzymać. Przerwę ci to, ale trochę głupio się czuję. Pan tu taki starszy się obok, a ja muszę mnie wieść. Trzeba. Trzeba troszkę się odtłuścić. No dobra, wróćmy do tematu. No, znaczy to nie jest tak, że im większy ciężar, tym łatwiej jest ruszyć. A wiesz czemu? Dlaczego? Samemu ruszyć to też czasami na przykład potrafi wygiąć w różne strony. A tak to masz dociśniętą rikszę, siadasz, ruszasz pedałami i nie ma żadnego problemu. Oczywiście też zależy z jakiej pozycji, z jakiego biegu startujesz, bo jak chcesz najwyższego, to nie ma szans. Ale biegi mam odpowiednio, rozumiesz, teraz dobrane, bo w tamtym roku nie miałem, to miałem problemów. A jak jest duży ciężar, to naprawdę rozpędzić nie problem, większy problem jest z hamowaniem i utrzymaniem prędkości. Lato. Zaczęło się kalendarzowe lato i jak sami wiemy, upały w naszym kraju nie dają nam żyć. No ciężko jechać zwykłym rowerem. No jak ty sobie radzisz, wiesz, w ogóle w upały jeździć, czy po prostu odpuszczasz? Nie odpuszczam. Wczoraj, nie wiem ile było tam stopni,
grubo ponad 30. No 30 chyba 5 było wczoraj, bo było upał, jeszcze burzowo było, to wiesz. Miałem klientów, jechałem dwa razy tam i z powrotem na działki za mostem. Jechałeś tam przez most? Tak. Ja cię kręcę. No i no to tak w gruncie rzeczy to tak z górkę pod górki 16 km. Bo mniej więcej z tego tutaj poziomu startowałem, gdzie teraz jesteśmy. Kurczę, grubo. No i nie przeszkadza upał. Już teraz. Nie, teraz już mi to zwisa. Bardziej mnie denerwowało, jak siedziałem w domu i się topiłem dosłownie. A tu na rikszy, no spocę się, zmęczę się. Ale no, jedziesz i czujesz powietrze. Od kiedy jeździsz już po tej Stalowej Woli tą rikszą? Zacząłem w tamtym roku, w kwietniu. Ale tu było bardzo dużo jeszcze w rikszy rzeczy do roboty. Była taka... no jeszcze nie do końca jazda, możliwa jazda ze względu choćby na kierownicę. To była toporna po prostu, niszczyła mi ręce. No jeździłem w tamtym roku. W tym roku się troszkę bardziej na to uparłem, zmieniłem właśnie kierownicę, zmieniałem troszeczkę mechaniki. Przy napędzie dosyć duże zmiany zaszły. No i jeżdżę już od półtora miesiąca, nie, od dwóch miesięcy 20 km minimum dziennie. To jest takie moje minimum. 20 km dziennie? Tak. A zdarzyło mi się jechać chyba najwięcej taki dystans w ciągu dnia pokonany rikszą, to chyba 37 km w mieście. No ale jak to wygląda, wiesz, jak jedziesz na pusto, to ktoś cię może tu zatrzymać, ej, halo panie? Tak, może. Nieraz się tak zdarzyło. Nieraz się tak zdarzyło, jeśli widzą, że na pusto, jeśli, no bo zazwyczaj jest pytanie, czy mogą, no mogą, jak nie mogą, bo jadę do klienta, no to... Ale tak, można mnie zatrzymać, tak po prostu na ulicy, można zadzwonić, mówić się ze mną. Nie odpisuję na wiadomości podczas jazdy, więc niektóre wiadomości odczytuję wieczorem albo późnym wieczorem, jak wrócę do domu. No wiadomo, kwestia bezpieczeństwa. Tak, więc tutaj po prostu dzwonić można, zatrzymać mnie można. Powiedz mi, jak to wyglądało u ciebie cenowo? Masz jakiś stały cennik, mam czy to po prostu cennik. Od klienta zależy, od dystansu? Pierwsze to jest taka mikro promocja. Pierwsze 15 minut dla nowych klientów jest zupełnie za darmo. No to pierwsze 15 minut tak. To... W ciągu 15 minut to powinniśmy przejechać całe miasto chyba, nie? No powiem ci tak, że no tak, no zależy od wagi klienta, ale tak. A tak to po prostu za każde rozpoczęte 15 minut. Siema Grzesiu! Za każde rozpoczęte 15... Tak, jestem na Piotrkowskiej. Stalowej Woli. Stalowej Woli. Na Jana Pawła, ale po prostu jest naliczanie 15-minutowe. Każda osoba powyżej 12 roku życia płaci 5 zł za 15 minut. Czyli jak wiozę dwie osoby powyżej 12 roku życia, to każdy mi płaci 5 zł za 15 minut. Więc na dobrą sprawę, już tak konkretnie za dychę całe miasto można przejechać wzdłuż. No to powiem ci, że cennik no bardzo niski. No. Bo paliwo tu jest tanie, wiesz? Wiesz, no paliwo jest tanie, ale ty wiecznie żył młody, nie będziesz, nie? Wiesz co? Ale póki mogę. Póki możesz. Póki mogę, póki mi to pomaga z krążeniem, póki mi to obniża ciśnienie i tak dalej, pomaga mi walczyć z własnymi przypadłościami, to... To znaczy, że wiesz, w ogóle to jest twój środek zarobku teraz? To jest twoja praca? Nie. Jak to wygląda? Czy nie. To jest hobby? Nie, jest ja w tej chwili... Zabicie czasu? Mam bardzo dużo czasu jeszcze przez 2 miesiące, 3 miesiące, ze względu na... Zresztą mówiłem ci wcześniej, mam dwójkę dzieci niepełnosprawnych i postanowiłem coś zrobić dla siebie. O, myślałem, że Marcin zrobił... Fikołka? Tak, ale chyba nie. Nie, to zawodowiec. Nie, on prostu... jak robi fikołki, to spektakularne, a to było tam, wiesz, jakieś takie... Patrz, my gadamy, koleś 1190 km przejechał. No. Jedziemy Jana Pawła, nie? Pewnie. Meanwhile... Kurczę, no jestem pod mega wrażeniem, jak się przyjemnie jedzie, naprawdę, no jest, kurczę, jest no cicho, perspektywa, nie? Jest inna perspektywa, się siedzi praktycznie, można powiedzieć, na ziemi, no wiesz, na rowerze jest wyżej, no ty jesteś tak, wyżej, tak, jest wyżej, no i masz kierownicę przed sobą. Jest piękna pogoda, no inna perspektywa naszego miasta, no kurczę, w życiu bym, Siemka, w życiu bym nie pomyślał, że będę się jarał tą drogą. Tu sobie samochody jadą, machają do nas, trąbią, no fajnie, naprawdę jest przyjemnie i kurczę, ludzie kochani, popatrzcie, no co nie trzeba, niewiele trzeba w tym naszym mieście, żeby to miasto fajnie wyglądało, tu
Ja, Tomasz, wszyscy namachają, robią zdjęcia. No kurczę, przyjemnie jest. No. Za 5 zł w 15 minut, tak? Dobrze mówię? Tak. 5 zł 15 minut. Ludzie, kochani. Za osobę, żeby to. Za osobę. No. No. Dzwonicie i ten, i jedziecie sobie na ten. Ja mam, jak kupię taki ten. A to wiesz, jeszcze dodatkowo dochodzi ten fakt, że na przykład jedziemy na halę targową z jakimiś starszymi osobami, zrobią sobie zakupy, to jeszcze te zakupy wnoszę do domu. Aha. Wiesz, pomagam przy zakupach, że nawet nie muszą schodzić z rikszy, żeby sobie zakupy zrobić, nie? Więc to też tak, to myślę, że to jest fajna sprawa. To nie jest jakoś tam na zarobek nastawione, bardziej jest to nastawione na to, żeby się utrzymało, żebym nie musiał ja dokładać do tego. No to widzisz, to tak samo jak z naszym warsztatem, też wiesz, nie chcemy, chcemy robić coś dla ludzi, tak samo ty robisz dla ludzi, wiesz, wozisz ich. No wiadomo, że coś mam z tego dla siebie, że właśnie to, że mogę jeździć, że mogę się ruszać, że walczę ze swoimi problemami zdrowotnymi przy tym, ale to nie jest nastawione na zarobek, bo jakbym, to nie, no nie. Nie to, nie tutaj, nie? No to jeszcze nie teraz, może nie teraz. Ale ten, ale wiesz, fajnie, no trzeba Ciebie rozreklamować, bo to wiesz, i na dzień babci, dzień matki, tak. Dzień ojca, wiesz, funnąć komuś taką przejażdżkę. Trąbkę masz? Tak, spokojnie, tu sobie dziewczynki, nie chcę stresować dziewczynki. No, a w razie wuj, jakby się to jakaś... właśnie. No. To muszę mieć, bo to jest już wymóg prawny. No wiem, właśnie słyszałem, że mandaty kroją, wiesz, dzień dobry. Tak, ale ja jestem za tym, nie, bo... Nie, no pewnie to wiesz, że dzwonek, no a zdarzyło Ci się jakieś tam, wiesz, sytuacje takie nieprzyjemne na drodze, że wiesz, no, że musiałeś interweniować i dawać po hamulcach, czy... Znaczy, no zdarza się, ale to jest, tak, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadkie i to jest raczej z nieuwagi niż ze złośliwości kogoś, nie? No po prostu. Tym bardziej, że widzisz, tu nie są prędkości rozwijane takie, żebym ja miał problemy z jakimiś, no... To nie są te prędkości, to nie te rzędy prędkości, żebym się martwił, że nie wyhamuje, czy coś w tym stylu. Ale zdarzyło mi się, że ludzie pod silnym wpływem pewnych substancji, no nagle mi się pojawili, na pół metra przed rikszą. Ale to co? Lekka reprymenda słowna. Wiesz, najważniejsze jest to, żeby nie uderzyć, bo ten próg, na którym masz oparte nogi, no to jest nieprzyjemne takie uderzenie. No jeszcze wiesz, na wysokości tych piszczeli, to wiesz, no to... Nie, dlatego bardzo, staram się bardzo uważnie jeździć. Zresztą na co dzień wożę naprawdę starsze osoby i dzieci, więc... Przede wszystkim tutaj jest bezpieczeństwo, nie? Tu nie ma żadnego szaleństwa. Ty jakichś dużych prędkości nie rozwiniesz, no bo wiadomo... Ja powiem Ci maksymalną chyba 22 km na to. Cześć, Ula. Maksymalną prędkość, jaką osiągnąłem, to 22 km. I to już jest prędkość taka już progowa, bo ze względu na to, że to jest pojazd szczegółowy, przednie koła ma, no nie zawsze je synchronizujesz, dochodzi do takich drgań, że może to wywrócić, więc to wbrew pozorom nie jest aż tak stabilny pojazd, tak jak Ci mówiłem. Lepiej jest ruszyć z ciężarem niż bez i to samo jest ze sterowaniem. Lepiej, jak na przykład Ty siedzisz, to dużo lepiej mi się steruje niż jak jest na pustym. Mówię, że jechałeś najwięcej tam 20 km, a teraz ile jedziemy? Masz tam licznik? A 11,40. 11 czyli km. dwukrotnie prędkość niż teraz. No. I to jest taki, no tempo takie moje normalne jest trochę wyższe, bo tempo normalne to jest... No to też niedużo, 12, 13, 14 km na godzinę. No ale to na dłuższych odcinkach, a tak, no to... Ty masz jakiś garaż, żeby to trzymać, czy tak, pod blokiem? Siedzisz na nim. No poważnie. No siedzisz centralnie nad moim garażem. Nie mam garażu ze względu na to, że nie ma takiej potrzeby. Myślałem nad tym, żeby zrobić to w zimie, no, wynająć po prostu garaż. Tak. Ale zobaczymy, no tą zimę przetrwała pięknie. Bez żadnych uszkodzeń, a tam pod spodem, pod siedzeniem po lewej stronie masz plandekę po prostu. A, i sobie narzucasz. Narzucam sobie i to jest o tyle fajne rozwiązanie, że nawet jeśli gdzieś mnie deszcz złapie, gdzie nie stanę, mogę ją rozłożyć, mogę ja stanąć pod nią, więc nie moknę ani ja, ani riksza. No tu trzeba troszeczkę mieć tych pomysłów więcej niż przy normalnym rowerze. Riksza w Stalowej Woli to jest dosyć egzotyczny pomysł, mimo że na tych naszych ulicach jest coraz więcej tej egzotyki, nie? No jest egzotyki, wiesz, ja na przykład uważam, że to jest fajny pomysł też z powodu historii Stalowej Woli, miasto rowerów. No riksza nie jest rowerem, ale jest mocno jakoś tam skoligacona z rowerami, bo w zasadzie akurat tył tej rikszy to jest rower, ale tylko tył.
A my sobie pojedziemy tu. Jedziemy na Błonie. Gdzie jedziemy? Na Błonie chcieliśmy. Tak, nie? Dokładnie, no. Na Błonie. No. Pojedziemy na Błonie. No dobrze, i ci na przykład, bo jest u nas w mieście coraz więcej obcokrajowców. Aha. Co? Znaczy nie, już wiem, do czego pijesz, o to chodzi, przepraszam. Załapałem dopiero po chwili, bo... Że nie, wiesz, o to chodzi, wiesz, czy ci obcokrajowcy, bo są dużo z Indii czy skądś tam, oni pewnie takie środki lokomocji mieli tam na co dzień, to jeszcze nie korzystali z tego, czy... I powiem ci, miałem rozmowę tutaj z jednym, to był Hindus akurat. Mówię, bo tak się stał i przeglądał, spytałem się, czy po jakim możemy porozmawiać, okazało się, że dosyć dobrze mówi po polsku. O. Spytałem się, no właśnie mniej więcej takie pytanie, jak ty zadałem, czyli no widzisz, no nie, okazuje się, że nie, no oczywiście tam w Bombaju, w dużych miastach tak najbardziej, ale gdzieś tam już w niektórych tych, nawet nie wiem jak się nazywa, jaki jest podział administracyjny w Indiach, ale w niektórych rejonach to jest tak samo egzotyczne jak u nas. To nie jest jakiś normalny pojazd, no przynajmniej tak mi powiedział, nie znam się, nie byłem w Indiach. A poza tym ci wszyscy ludzie, do których byłem przyzwyczajony, że właśnie riksza jest czymś zupełnie normalnym, oni tak samo reagują trochę szokiem. I nie wiem, czy na samą rikszę, czy na to, że ta riksza jest w stalowej woli. A tak już, tak wiesz, zaczepnę tego tematu, tego Hindusa. Dowiedziałaś się, skąd on się znalazł tu w stalowej woli? Tutaj? Tak. Przyjechał do pracy. No dobrze, no a to skąd mówi tak dobrze po polsku? Nie, bo on też studiował gdzieś na zachodzie Polski. A, czyli zafascynował się gdzieś Polską. Tak, tak. On sobie przyjechał na studia do Polski. Zdobył tytuł magistra chyba. O! No i został i do stalowej woli, a to też nie na długo chyba przyjechał. Na kilka miesięcy, ale tak, był tutaj pracować. Raczej nie, znaczy nie dociekałem już konkretnie w jakiej firmie i tak dalej, bo... No to wiesz, czasu. Łatwo się domyśleć, kurwa, wiesz, no, tych, na tą chwilę tych firm stalowej woli, którzy przyjmują takich, no powiem, egzotycznych, czy tam z dalekich wschodu, jest dwie albo trzy może. No, także tu nie ma wielkiego wyboru, ani sobie przyjechali, znaczy on sobie konkretnie, zaraz się zdenerwuje, a nie, tylko czego? Się wydawało, a wydawało mi się, że stopka mi się odkręca. A dopiero kupione świeże, wiesz, i no nie chciałbym się mocno bym się zdenerwował, gdyby mi się zepsuła. Wiesz co, to ten krawężnik, ale to jest liziutki. To nie jest pyk. Pewnie. I hop. Hop. No, amortyzacja, mówię, jest własna, biologiczna lub opony. Opony. Powiedz mi w ogóle, sam konstruowałeś to wszystko, czy miałeś tu gościa, który ci pomagał? Nie, ja nie mam aż takich zdolności technicznych. Więc tylko połowa rikszy jest robiona, druga połowa jest kupiona i ta połowa rikszy jest robiona, no nie przeze mnie. No nie mogę na razie powiedzieć przez kogo, ale ale no nie, to nie jest robione przeze mnie. Tak stricte, że siadłem, pospawałem i zrobiłem. Chociaż kilka elementów jak najbardziej. Mój tutaj głównie był pomysł. I design też, kolorystyka też tak, twoja? Tak. Design też, a ze względu na to, że właśnie taki kolor tej ekoskóry, że tak to powiem, nie nagrzewa się tak bardzo. No tak. No. Bo inne kolory, no przy upałach, to no nie siadłbyś. Ostatnio zresztą miałem właśnie, ostatnio, wczoraj na działce miałem takie zdarzenie, że zostawiłem rikszę pod plandeką. W momencie jak ściągnąłem plandekę, do tego stopnia się była nagrzana riksza, że nie byłem w stanie dotknąć kierownicy, musiałem zjechać pod... Znaczy w cień i oblać trochę kierownicę wodą, bo inaczej... O! No nagrzała się strasznie. Ale to białe chyba ciężko utrzymać w czystości chyba, nie? Znaczy się, wiesz co, no codziennie smyta. No na szczęście jest taki materiał, nie inny. On i tak będzie po tym sezonie już zupełnie zmieniony. No bo właśnie to jest już drugi rok. To się wyciera, to pęka. No codzienne mycie. Poranne. Mówię, że nie jeden człowiek się tak często nie myje jak ta riksza. No ale mówię, to też jest taki materiał, który no właśnie wymusza to mycie. I to też jest taka motywacja do tego, żeby jednak tam nie odpuszczać. Powiedz mi, bo tak, bo my u nas w studiu, wiesz, przy wywiadach pijemy piwko, wiesz, rozmawiamy na luzie. No. I tu, wiesz, uwaga. Spokojnie. Ale nasz kamerzysta jest jeszcze z przodu. On tam, to idziemy tu w lewo, czy jak? Nie, tam pojedziemy i dookoła. Bo nie chcę pod kąt jechać. Wiesz, i dobrze dzisiaj przyglądałem twój profil, bo widzę, że jesteś osobą niepijącą.
No, wiesz, ja bym się fajnie to czuł na przykład jadąc z pitkiem w ręku, ale no, powiedziałaś mi, że tego znaczy się, to jest twój regulamin, tak? Tak, to jest mój regulamin ze względu na to, że no nie chcę, żeby była riksza kojarzona z alkoholem, bo tutaj jeżdżą osoby starsze i dzieci, więc no nie chcę, po prostu nie chcę, żeby ktoś, wiesz, nagle... Wolę stracić klientów, którzy będą sobie jechać z piwkiem jednorazowo czy dwa razy, niż stracić klientów, którzy będą jeździć z dziećmi często. To jest taki przelicznik mój, ale też moje względy takie etyczne. Mam dzieci, jestem ojcem, no i nie lubię tego typu używek. Nie, no okej, rozumiem, wiesz, to jest, wiesz, właściwe podejście. Tak więc, moi drodzy, jeśli chcecie przejechać się rikszą z piwkiem, to nie ten adres, ale bez, uwierzcie mi, bez piwka też jest bardzo fajnie. Można zawsze sobie wziąć coś innego do picia. Dokładnie, no. No niestety palenia tu nie zabraniam, ze względu na to, że no, na świeżym powietrzu nie będę zabraniał, chyba że ktoś z dziećmi jedzie, to nie. Ale alkohol raczej nie. Cięższe używki też nie, chyba że nie wiem. Znaczy nie, no kurczę, to jak nie alkohol, to też nie używki, bez sensu. No, no ciężko by było, żeby ktoś tu... Dobra, nieważne, bo za bardzo rozumiałem ten temat. Dokładnie. Dobra, to teraz kierujemy się, moi drodzy, jesteśmy tutaj na ulicy Poniatowskiego i za chwilkę będziemy zjeżdżać. Uwaga, będziemy zjeżdżać z górki. Ale no ja się to chyba troszeczkę ostram. Nie, tylko mikrofony tu trochę ucierpią. Czego? Że będziesz umieć? Znaczy nie, bo hamulec przy takim obciążeniu już pracuje dosyć głośno. Aha, no to moi drodzy, to usłyszycie w mikrofonie, jak te hamulce tutaj działają. No właśnie, tu muszą być jakieś wzmacniane te hamulce, nie? Nie. Nie? No kurczę, mogę się zapytać na dole. Nie, wiesz, no nie te prędkości. To jest raz, druga sprawa. A, czyli będziesz jechał na sam dół na hamulcu, tak? Tak. Tu nie pozwolę, no nie mogę się rozpędzić, bo mówię, to jest... Nie mam tu autosynchronizacji jakiejś automatycznej. O, tam bloger następny ze Stalowej Woli. Piwny blog, coś takiego. Tak, tu moi teściowie i mój brat mieszka. No. A tutaj jest garaż po prawej stronie, gdzie malowaliśmy graffiti 2 lata temu. Jest jeszcze? Jest to już chyba zamalowane, bo to jeszcze czasami zdewastuję, ale tu jest ojciec chrzestny namalowany. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś, jestem czy nie? Jestem fanem. O tak, zwinisz, popatrz. O, a to na tej tylnej ścianie? Tak, na tej tylnej ścianie. Znaczy, ja mógłbym tu puścić hamulce, no. Puścić wodze wyobraźni, że przeżyjemy. Dawaj. Marcin, nagrywaj to, może będzie Jackass. Dzieci mam. nie mogę tu pozwolić na rozpędzenie zbytnie. Ale fajnie się jedzie, jak na Titaniku. Jest przyjemność, nie? Obyśmy jak Titanik nie skończyli, bo to by było martwiące. No nie, no i orkiestry brakuje. Hamulce już. Hamulce piszczą, czyli działają. Nie, no działają, tylko efekt ABS muszę zrobić. Tyk, 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 tyk. Pulsacyjnie? Tak. Nie, tak, dosyć delikatnie, wiesz, nawet jest nieodczuwalne. No, bo... Ale tu przy skręcie, jakbym za bardzo rozpędził, to byśmy tam leżeli. Dlatego tu poszlibyśmy w pomidory, o tam gdzieś? O Jezu, a przy tej masie... To jest, nie sądzę, żeby nas takie ogrodzenie zatrzymało. To mogło być. A tu mi się bardzo podoba oczko, jest bardzo ładnie zrobione. Tak, nareszcie fajnie, coś jest. Tak fajnie zrobione. W ogóle fajnie wkomponowany jest tu chodnik. Bo tak. Tu chodnika brakowało, bo tu zaraz był ten brzeg, nie? No i tak, to jest pięknie, fajnie. Pył tutaj było, zapylenie tak, mocne. Tak, tak. To jest bardzo fajnie zrobione. Tu trzeba prezydenta pochwalić, albo projektanta, który to albo zaprojektował. Bydło, albo bydło, no, dokładnie. Nie, no słuchaj, moim zdaniem, wiesz, jeśli coś jest dobrego, to czemu on... Czego, no, wiesz, my Polacy jesteśmy nauczeni, żebyśmy krytykowali wszystkich naokoło, nie? Tak. A rzadko mówimy, co jest fajne też, nie? Ja na przykład bardzo jestem zadowolony, wiesz, może z perspektywy innej osoby myślałbym inaczej, ale na przykład będąc ojcem trójki dzieci, bardzo mi się podoba to, że mamy w końcu parki, gdzie mogę wyjść z dziećmi, a nie są tylko menelskie zaułki, tak brzydko rzecz ujmując, ale taka była prawda. Znaczy tak, tych parków jest bardzo dużo, tylko... Tu jest też troszeczkę przesyt, bo wiesz, gdzie jest jakaś modernizacja, jakieś osiedla, to zawsze ci włożą tą siłownię. Ty siłowni, wiesz, tak. Wszędzie. To jest, no, trzeba stawiać coś na oryginalniejsze pomysły troszeczkę. Tak, już, ale wiesz, powiem tak, oryginalne pomysły, tak szczerze powiedziawszy, bardzo rzadko się tak naprawdę sprzedają. Pozostają fajnymi, miłymi, oryginalnymi pomysłami, nie? Trzeba naprawdę bardzo dobrze trafić, żeby taki pomysł był. Masz przykład rikszy. No nie, no słuchaj, wiesz, no o kurczę, i co teraz robimy? Co? Nic, jedziemy dalej. Co mnie to obchodzi? On ma skręcić. A, widzisz. Teraz to ja jestem tu bardziej u siebie niż on.
Aha, bo tak, bo to jest ciąg komunikacyjno pieszy, tak? Tak. No ale właśnie jak oni to zrobili, bo tam prosto się jedzie na działki, nie? Nie mam pojęcia, co tu wykombinowali. Powiem ci, nawet się nie chcę nad tym zastanawiać, po co sobie zdrowie niszczyć. Dobrze, że jest tutaj taka fajna dróżka asfaltowa, to jest bardzo przyjemnie jechać. No i co, i będziemy musieli rozjechać Marcina. Nie, Marcinek się nie da. Myślisz? Marcinku, jak się prezentujemy? Dziękuję. Nawet mi żona tak nie mówi. Moi drodzy, pierwszy odcinek, gdzie jesteśmy w ruchu. Przeważnie jesteśmy gdzieś na miejscu, nagrywamy statecznie, gdzieś tam brykamy po stadionach, a teraz nagrywamy na 3 kamery. Jedna kamera jest ta, do której Wam mówimy. Druga kamera jest nastawiona na Tomka. Boże, trzecia kamera 360 jest gdzieś tutaj lizaczek. I czwarta kamera jest Marcin. Przed nami jedzie na hulajce. Z chęcią bym Was pokazał, nakierował tą kamerę, ale zaraz mnie ochrzani, że zaraz coś zepsuje. Więc nie będę. O, to Marcinek tam zaraz tam uchwyci. O, właśnie tak wygląda to wszystko. O, i harcerze. O, harcerze. Czołem, drużyna! Ding, ding. Ale to jest jeden z niewielu pojazdów stalowej woli, który naprawdę budzi zazdrość, wiesz? Poczekaj chwilę, patrz. I patrz, jak jest pięknie. Smacznego! No i popatrzcie, jest czwartek. Czwartek to taki mały piątek już, nie? No i pięknie się w tej stalowej. Widzisz, no, tu miejsca na ognisko, tu ognisko, piweczko, kiełbaska. Jedziemy sobie pięknym asfalcikiem po błoniach. No jest pięknie. Jest pięknie. Chociaż wiesz, ja pamiętam, wiesz, błonia, jak one były dzikie, zarośnięte, to wszystko, wiesz. No miały swój urok. Miały też swój urok, tak. Tak, ale, no. Ale szczerze, razem z wiekiem idzie takie, no jednak alejka jest wygodniejsza. Pewnie, nie? To też prawda. Jest. Dokładnie, no. A tutaj, ja też się tu noże wybawiłem, to średnio można to nazwać zabawą, bo niewielu rzeczy pamiętam, ale, ale bywałem tu częstym gościem. To wiesz, to całe miasto to przychodziło, wiesz, to były osiemnastki, urodziny, wiesz, no komunii nie było, no ale wiesz, dwudziestki, czterdziestki, wiesz, to było, wiesz, tu te błonia żyły, to było ognisko około ognisko, wiesz, no. I to jest oryginalny pomysł, zrobić wtedy trzeba było komunię na błonie. To było piękne, bo niezapomniane chwile, może dla dziecka bardziej traumatyczne, ale dla dorosłych jak najbardziej. Wiesz, kto wie, może się kiedyś tak odbyły tutaj, my o tym po prostu nie wiemy, no. No to by było ciekawe z jednej strony. Ile mamy tam narypane już na kilometrów? Kilometrów mamy 7. 7? Nie, prawie więcej. 7. A nie więcej? Nie. A 7 kilometrów. 7 kilometrów. 7 kilometrów. 6. 7 kilometrów. No i jest, myślę, że dosyć przyjemnie, tym bardziej, że właśnie jest to pojazd w stalowej woli bardziej, powtarzam. Chodzi o to, że bardziej zwraca na siebie uwagę niż Jaguar, który jedzie. To jasne, to wiesz, to teraz wiesz, no maluszek, maluch dobrze zadbany, bardziej ci zwróci uwagę niż jakiś tam, wiesz, kabriolet. Wypasiony jakiś, wypasiony. Ja nie jestem fanem samochodów, więc na motoryzacji znam się jak świnia na gwiazdach. No wiesz, no każdy się zna na czymś, to wiesz, nie wszyscy muszą się znać na czymś jednej rzeczy, nie? Na przykład, żeby być trochę złośliwym dla kamerzysty, powiem, że uważam, że najlepsze są pojazdy o napędzie własnych mięśni. No i w tym momencie nie będę z tobą dyskutował. To już jest argument ponad. Moi drodzy, powiedziałem Tomkowi, który jest tutaj za mną, pedałuje, że nasz Marcin w tamtym tygodniu przejechał ze Świnoujścia w Bieszczady i już nie ma rozmowy. Diagnozę wystawiłem, ale... No i miejmy nadzieję, że za niedługo będzie właśnie wywiad z prezesem klubu kolarskiego Soku, który nam opowie w ogóle, jak to tam było. Wiem, że Marcin nasz tam ponagrywał parę rzeczy, więc pewnie do wywiadu poużywamy. Użyjemy i dowiecie się, jak to było. Jak to jest przez 9 dni jechać w burzy, w piachu i spać w namiocie i kąpać się w jeziorze i różne takie hardkorowe rzeczy. Tak więc oglądajcie, subskrybujcie nasz kanał. I tego. Właśnie. Profil na Facebooku. Tak, Riksza to maszyna, tak? Tak, dokładnie. Rozumiem, że to chodzi, po prostu jest tak pod imię zrobione, tak? Żeby się tak, jakoś taki żeby, więcej żeby nikt nie miał połów salowej. Moi drodzy, powolutku nam kończą się baterie, więc będziemy powoli kończyć nasz wywiad. Jak sami widzicie, no pięknie się jedzie, jest sympatycznie. Tomasz jest sympatycznym człowiekiem, fajnie się z nim rozmawia. Jak widać, daje radę udźwignąć moją wagę, a w naszym wywiadzie powiedział, że
miał za sobą już cięższe tonaże, więc możecie jechać we dwójkę nawet. 5 zł od 15-latka czy tam nastolatka, to słuchajcie, dziewczynę na randkę po mieście można spokojnie tutaj wziąć, kupić lody u Grażyny na Poniatowskiego i lizać sobie lody i jeździć sobie taką rikszą po no na przykład tak dzisiaj po naszych Błoniach. O, tu pieski chodzą sobie, tu pani, państwo, dzień dobry. Państwo sobie tutaj chodzą na rowerki, na spacerek, a my sobie tutaj śmigniemy szybko. No i dobra, kończąc ten wywiad, subskrybujcie nasz kanał i polubcie profil facebookowy Riksza Tomasza, Tomaszyna, przepraszam. No i korzystajcie z takich usług, bo jest przyjemnie. O, i tu młodzież nas wyprzedza. Dawaj, Griszka, dawaj! Podpisują się, że mogą, wiesz, to jest takie mogą, stare dziadki siedzą, jeżdżą na wersalkach. Powiedz, że mi głupio trochę jeździć tak po mieście, wiesz, które wiesz, że ja jestem w kwieciu. Rozumiesz perspektywę jednej osoby? Tak. Wiesz, teraz już wiesz, o co chodzi. To on to przewidział po prostu. Przewidział, pozdrawiamy, pewnie może będzie wiedział, o co chodzi. No tak. Dobra, kończymy ten wywiad. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca i do następnego odcinku.